Cześć, dzisiaj opowiem Wam o liściu laurowym. Liść laurowy pochodzi z regionu śródziemnego. W Polsce nie występuje. Czasami jest jednak uprawiana jako roślina pokojowa. Jest to przyprawa do potraw, a także w medycynie ludowej. Bywa i napar z liści laurowych jest stosowany jako środek na stawy, a nawet na cukrzycę. Z kolei olej z liścia laurowego na problemy z trądzikiem czy wypadające włosy. Dawniej liść laurowy miał także inne zastosowanie, takie jak w czasach starożytnych stworzono z niego wieńce, które zdobiły głowy poetów, władców oraz zwycięzców igrzysk olimpijskich. I pokrótko, powiem Wam, że liść laurowy najlepiej trzymać w takim słonecznym właśnie pokoju, czyli na oknie południowym. Dawać nawóz co miesiąc w aplikatorach lub taki, że rozcieńczyć z wodą, to co 2 tygodnie. Bardzo polecam tą roślinę, bo jest bardzo ładna. Ta roślina była uprawiana przedtem w złych warunkach, ale już odrodziła. Ponoć właśnie tak jest, że na zimę gubi liście. To jest dopiero pierwszy raz, gdzie mam laura. Zobaczymy co jak. Trzymajcie się. Do następnego razu. Pa!